Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 2. Tak, kontynuujemy sobie grańsko w tę grę. Podoba wam się w ogóle ta seria? Jeśli tak, to łapacze w górę, subskrypcje, wiecie co klikać zresztą, co ja wam będę tłumaczył? Od wczoraj mnie oglądacie na YouTube'a czy nie? Na YouTube'a, na YouTube'ie i na Facebookach. Jedziemy w wyścig URL, mamy tu 4 okrążenia do przejechania. No, ja nigdy nie przepadałem za tymi wyścigami URL. Zmieniłem sobie ostatnio auto na tylnonapędowca 240SX Nissana. No i wydaje mi się, że ten samochód będzie lepszy niż to, co miałem wtedy. Zrobimy sobie tą furę na Quaxa i będziemy driftować. No, próbowałem tym Peugeotem driftować, dało się nabić wymagane punkty, tylko człowieku, no jak to wyglądało? No daj spokój, nie, no tak to nie możemy grać. Weźmiemy sobie normalny, prawilny samochód, który będzie robił wszystko, a w tym Need for Speedzie wystarczy, że stunigujesz sobie furę na maksa i fajnie, nie? Ty, co oni tacy dobrzy są? Nie wiem, czy dam radę ich tu wyprzedzić. Kurde, ale cisną, jak się tu patrzy do tyłu, a tak. Strasznie mocno cisną. No zaraz za mną. Ja nie wiem, czy ja nie mam jakiegoś wysokiego poziomu trudności tu ustawionego, czy coś. Jedna moja pomyłka i po mnie. Kochani! Łapkujcie, żebym wygrał. No tak. Ej, parę osób tam mówiło, że jak wspominam o tym lajkowaniu, o tym subowaniu, że to jest niefajne, niesmaczne. Ale wiecie co, może i niefajne i niesmaczne, ale od tamtej pory dużo więcej osób pamięta o tym, żeby polajkować ten film. I pamięta o tym, żeby zostawić subskrypcję. Przykładowo, teraz, mimo że mam mało wyświetleń na YouTubie, bo YouTube mnie teraz chyba nie lubi czy coś, nie wiem. To mimo tego, ilość osób, które zostawiają tą subskrypcję, wzrósł kilkukrotnie. Tak z 2000 osób miesięcznie do nagle 6000, no to chyba różnica jest spora i warto po prostu przypomnieć osobom, żeby zostawiły tego suba, czy nie? Dobrze, co my tu mamy? Zobaczmy sobie na mapkę. Czekaj, jak się tu mapkę? A muszę escape'a nacisnąć. Czekaj, jakoś tu było z tą mapką. A mam tu. Wow, wow! Czekajcie, muszę odpiąć kierownicę. Czekaj, bo. What? Jakiś filtr mi się włączył. Ja nie wiedziałem, że tu są filtry w tej grze. Coś mi się kliknęło, czy jak? Ej, no, what the fuck? Musiałem zrestartować grę, żeby działało. Ale już działa, na szczęście. Dobra, mamy samochód z napędem na tył. Jak wiecie, ostatnio sobie wybrałem sponsora, który daje mi możliwość liftowania. Ty, co to jest? Co to jest? Need for Speed Underground 2, ale... Patrzcie jaka tekstura. Yo, tu jest samochód. Tu stoi samochód. O kurde. No to niezły samochód, trzeba przyznać. No dobra, jedziemy sobie na... Czekaj, musimy tuning zrobić. Ja tutaj ostatnio znalazłem sklep z ulepszeniami. Chyba mi hajsu nie starczyło na ulepszenia, prawda? Zobaczymy, co ja tam nowego mogę sobie dokupić do mojej fury i idziemy podriftować trochę. No wypadałoby. Pamiętacie ten sklep, kogo odkryłem? Takie what? Tu są jakieś nowe części. Haha, no są. Wbijamy do środka i cyk. Coś my tutaj... Ostatnio biedny byłem, nie zainstalowałem wszystkiego w któryś tam... To, aha, widzicie tutaj. Pyk, pyk, pyk. Mogliśmy sobie wybrać, jakiej firmy kupujemy te rzeczy, nie? Nitro! Marki Venom. Nawet Nitro ma tu swoją markę. No tak. Dobrze, mamy Nitro. Nitro się tu ładowało w bardzo fajny sposób. Wystarczyło koło samochodu jakiegoś przejechać i you are done. Masz dodatkowe Nitro załadowane. Nie, taki mechanizm arcade'owy, ale bardzo przyjemny, tak? Bo zmuszał nas do niebezpiecznych manewrów z innymi pojazdami. Dobrze. Ja nie wiem, czy w ogóle wszystkie osoby, które są teraz
na tym filmie. Czy pamiętają w ogóle moment, kiedy Underground 2 miał swoją premierę? Sądzę, że możliwe, że i nie pamiętają. Nawet jeśli urodziły się w 2000 roku, to możliwe, że tego nie pamiętają, dlatego że no, mieli wtedy 4 latka. A jak się ma 4 latka, ja nie pamiętam, kiedy ja miałem 4 latka. Podejrzewam, że jak miałem 4 latka, to zabierałem mojemu starszemu bratu zabawki i je psułem. Bo on mi to ciągle wypomina, że jego zabawki są do tej pory zepsute i nic z tym nie zrobiłem. Hello. I tak zresztą było przez całe życie. On sobie kupił, załatwił. Nie no, kupił sobie motor, dostał chyba od wujka, jakoś tak było. I też mu tam psułem. No bo ja chciałem tym jeździć, a on chciał to naprawiać, no, on był moim mechanikiem. No, ja się tym bawiłem. Dalej ma ten motor. W sumie... Fajnie było. No dobra, ale wracając do tematu, no to tutaj... Tutaj niewiele osób chyba pamięta tego Undergrounda, nie? Z tamtych czasów. Ja pamiętam, że chodziłem do podstawówki i jak wychodził pierwszy Underground, to kolega mówił: ty, ale tam są takie wyścigi, że jak się rozbijesz, to koniec. To koniec wyścigu. No, chodziło mu o te wyścigi drag, nie? Bo były takie zwiastuny z tym właśnie. I on takie: ło, czaisz, to tak będzie. A ja do niego: no co ty. I się tak podniecaliśmy. Kiedyś gry jak wychodziły, to nie było tak jak dzisiaj, że o, kupię sobie w paczce 50 gier, bo jest na wyprzedaży na Steamie. Kiedyś jak gra wychodziła, to było święto. I zwłaszcza jak wychodził taki Need for Speed, człowieku, to ty w portki sikałeś, żeby zagrać tego Need for Speedka. Dzień dobry. Golfina, patrz, Golf 4, człowieku. W jakiej grze teraz pograsz Golfem 4? No dobra, może w Forza Horizon 4 pograsz. Ale nie w takim stylu. Nie dasz mu takich zderzaków, nie? Hardkorowych. Strasznie lubiłem te wyścigi Outrun, bo tu można szybko przeciwniku załatwić. Już wam to pokazywałem na poprzednim odcinku bodajże, albo dwa odcinki wcześniej. Żeśmy sobie łatwo ich tutaj maltretowali. A, wyrobił się. A ty, dobra. Zobaczymy teraz. Do widzenia. Ja nie wiem, czy to miasto... To już jest odblokowane? Kurde. Ja pamiętam, że dosyć niedawno nagrywałem serię z tej gry. Ze dwa lata temu, jak była premiera Paybacka. Chyba co premierę kolejnego Need for Speed nagrywał serię z Undergrounda. Co wy na to? Pasuje wam to? No i w każdym razie zdziwiłem się, bo jak nagrywałem pierwszy raz tę grę, drugi raz tę grę przy premierze Paybacka, to okazało się, że wybrałem dokładnie ten samochód, co teraz na początku, czyli tego Peugeota kwadratowego. Czujesz? Oj, źle pojechałem. On teraz pewnie zawróci, bo oni są tak zaprogramowani. Ale się rozbił, dobra. Odbiłem po prowadzeniu, nie wiem dlaczego, on był z 50 metrów koło mnie. Tu możemy ich na różne sposoby, tu też można ich zgubić. Wystarczy, że ja bym pojechał innym skrótem i cyk, i zgubiony. Znaczy, ja się tym podniecam tak, bo to jest fajna zabawa. Jakoś kiedyś... Proszę bardzo, wygraliśmy. Kiedyś to było takie najfajniejsze, bo... Jakoś chciałeś być bardzo dobry w tej takiej lidze podziemnej i nie wychodziło ci to i byłeś ostatni, nie? Dobra, tu mamy draga. Pierwszego chyba. Nie, drugiego. Pełgotem jej jechałem tam pierwszego draga. Jedziemy! Jedziemy, kochani, tu nie ma czasu. Trzeba pokazać się na nocnej scenie, kto tu jest najlepszy. Mazda MX-5 czy Lucek? Ten to ma buta, nie? Dobra, zmiana mi chyba wystarczy. Kurde, idę jak burza.
Nie no, teraz ten Nissanek naprawdę ciśnie. Więc są różne modyfikacje, które, dzięki którym można sobie odblokować tę autostradę tutaj, także mamy zdraga, nie? Bo jak jeździmy po normalnym świecie, zwiedzamy sobie, to nie mamy dostępu do tej drogi tutaj. Tylko na tym dragu można sobie to zrobić. Oni ciągle to remontują. Strasznie mnie to denerwowało, jak przejechałem pierwszy raz tego draga, to takie gdzie ja jestem? Pamiętam te uczucia, kurde, wszystko pamiętam. No dobra, mamy, kontynuuj zwiedzanie. I teraz tak, zobaczmy sobie, co my mamy do roboty. O, widzisz, te ukryte wyścigi dodawały nam jakieś nowe części tuningowe. Czy to z wyglądu, czy z czegoś innego, nie? Zawsze było, można z czegoś sobie tam powybierać. I tak, teraz jedziemy sobie... Zobaczmy, co my mamy do roboty. A, musimy w końcu zrobić te wyścigi, czy tam drifty dla sponsora. No i właśnie, sprawdzimy, jak porobiony Nissan będzie sobie radził z tym wszystkim. Myślicie, że ogarnę to? O, nie wiem, zobaczymy. Bardzo mnie smutno jest, że nie można tu trąbić w tej grze samochodem i zmieniać klaksonu. Możesz tu pomalować samochód, dać mu zderzaki jakieś dziwne, ale nie możesz nim trąbić. Dlatego myślę, że pod tym względem najnowsze Need for Speedy biją tego Undergrounda na głowę. Nie da się tu trąbić, a ja bym chciał kogoś czasami strąbić tak solidnie. Mamy tu drifty, chodźmy. Proszę bardzo, mamy taki łatwy driftik, myślę. Ogarniemy temat. Peugeotem przyjechał! Zobaczymy, jak go pojadę. A, wy pytaliście się, czy można tą babkę potrącić. Można. Ja pamiętam, miałem kiedyś bardzo słabą kartę graficzną i się dziwiłem, co ludzie mają z jakiegoś ulepszonego Undergrounda, że mogą widzieć tych ludzi, nie? Ja nie mogłem widzieć tych ludzi, oni byli widoczni tylko na komputerach, które mają karty graficzne z shaderami. U mnie tych shaderów nie było, ja nie widziałem tych ludzi. O! O! Już koniec? Nie no, restart! Jak się tu robi restart? Ja nie zdążyłem się wczuć w ten klimat, a oni już wygrali, dobra. Robimy to po ludzku. Ja tu mam te swoje sposoby. Ludzie zniknęli, kurczę, to są ludzie podstawieni, oni nie są prawdziwi. No co tu ludzek? Serio? Dobra, chodźmy tutaj. Ja wam pokażę, jak się drifci. Kurde, kto nie pamięta tej gry? Ile że się tu punktów wywijali? 500 000? Myślę, że dużo osób wie o tej grze, natomiast nie wszyscy pamiętają. Ty, oni tu 20 tysięcy... Jaki ja mam poziom ustawiony w tej grze? Jaki ja... I pewnie ten Peugeotem nadriftował tyle. Nie gadaj, że tym Peugeotem tyle nadriftował. Peugeotem tyle nadriftował! Co za gość! Aaaa! Tyle punktów przepadło. To jak znowu ten gościu tym Peugeotem nadriftuje tyle, to... No jaką my mieliśmy tu taktykę? No, 20 tysięcy, skąd niby? No. Kurde, co za tom! Dobra, zmieniam taktykę, od teraz rozpędzamy się, walimy ślizg. Patrz, 5 koła prawie, nie? Ślizg. Mało brakowało, my stracili punkty. No jak on ma 17 tysięcy? Ej,
Ej, ten Tom znowu jako pierwszy jest. Kurde! Ja driftowałem ten Peugeot, on nie jest taki dobry. No Tom skupuje złom, o co chodzi? Słuchajcie, ja tu dla sponsora jeżdżę, ja muszę być dobry. Jak oni to robią? Poczekaj. Kurde! Znowu ten Tom wygrywa, on jest oskryptowany, ja wam mówię. On jest oskryptowany, że mi się odcinek nie udał. Ja tu mam wszystko wygrywać. Ja wam powiem, tu trzeba się tej strefy trzymać, tej blisko ściany, nie? Muszę ogarnąć. Dobra, ogarnąłem. 28 tysięcy, pokonałem Toma. Pokonałem Toma, ale pokażę wam jak to zrobiłem, bo ja źle driftowałem tutaj. Trzeba driftować... Czej. A można powtórzyć? O, od nowa. Ja wam pokażę jak się driftuje w undergroundzie. Przede wszystkim nie używamy ręcznego w ogóle. Trzeba driftować tylko i wyłącznie zarzucając lekko samochód i wtedy nabijamy sporo punktów. I trzeba mieć oczywiście dużą prędkość, patrzcie na to. Jedenaście patyków, zobacz. Tom się zaraz ożyga. Nic nie tuningowałem, fury. A ja tutaj na ręcznym... Ja się nauczyłem tak driftować tych nowych NFS-ach. Teraz Tom się ożygał, 13 tysięcy tylko wbiła, wtedy miał 26 nawet, nie? Proszę bardzo, idziemy robić drifty. Ja im tu zaraz pokażę, co mój Nissan potrafi. Idziemy na następny drifting dla sponsora. Tutaj będziemy mieli już pewnie inny kształt trasy. O, damy radę. Teraz już wiem jak się tu driftuje to. Będę drift master. Oczywiście najpierw cofamy, żeby mieć więcej miejsca na rozpęd. Tam też jest Peugeot, muszę na niego uważać, bo tu Peugeoty bardzo dobre do driftu są, widzę. Się pływa tym Nissanem. Wypasiony drift! 14 tysięcy. Ktoś mnie wyprzedza, o kurde. Dawaj, wypasiony drift, świetny tylko. O nie. 46 tysięcy napierdzielił. Lucek, nie trać głowy. O ty! Peugeot 206 wygrał! Peugeoty najlepsze do driftu. Ja wracam do sklepu po tego Peugeotę. O, dzięki! Dodali mi boosta! Oh yeah! No właśnie, oni w ogóle nie driftują, oni po prostu jadą tego drifta, no. W sensie ten tor. Tutaj coś tam im poszło, nie? Co oni tu driftują? Patrz, ja im pokażę drifty. I brakuje tu mocy, ale dobry kierowca nie potrzebuje mocy. Jak mnie tutaj ściśnęli? Maździocha trzyma z Peugeotem. Dobra, 49 tysięcy, tego nie przebiją. Proszę bardzo. Ja pierdolę, jakie realistyczne drifty. Dobrze, to teraz jedziemy sobie na kolejny drift. Mi się spodobało. Zobacz, ej, faktycznie Peugeoty są najlepsze na drift, tego nie przebijecie. Ja już wiem jak nazwę ten odcinek. Peugeoty najlepsze do driftu. No nic, muszę jakoś się trzymać z tym Nissanem, cholera. Tu mamy już bardzo skomplikowany drift. Zobaczymy jak mi pójdzie.
Okej, robimy rozpęd. Yeah. Aj, baby. Bolidy są mocni jacyś. Ja nie wiem, czy ja ustawiłem poziom trudności jakiś wysoki mega, bo... O kurde, ile ja mam... Kto prowadzi? Dzięki Peży jak wszedł. Na ręczny. Nie wiem na czym, kurde, ale dobrze driftują. Patrz, oni jadą tu prosto. Dobra, torpeda wygrała. 63 tysiące, kurde. Proszę, Peugeot 106 za mną. No ja pierniczę, jakie dobre te Peugeoty są. To prawda jest, że ja jestem taki słaby, czy po prostu te Peugeoty są tak dobre do driftu? No cholera, ale żeby aż tak? Ja pierniczę, odcinek driftowy, kurde, robimy same drifty. Proszę, znowu mamy Peugeota. Pierniczem. Ciekawe, czy znowu nabiję tyle po... Patrz. W ogóle ręcznego nie używam. Specjalnie. Ja chcę ich tu rozwalić. Dobrze, ja myślę, że mogę już sobie na spokojnie do mety jechać. Bo oni są porobieni. Jakie teraz drifty robi, kurde. Odkryło się sposób, to się driftuje, nie? Dobra, podriftowaliśmy trochę. O, teraz same Nissanki powygrywały, dobra. Peugeot może się schować. My już się nauczyliśmy driftować Nissanami. To już wiemy co i jak, nie? Dobrze, już no. Tu jeszcze ostatni drift mam, no głupio by było go nie zrobić. To ja go tak na szybko zrobię i ten... I jedziemy dalej coś tam pojeździć. Tak w tym Need for Speedzie to wygląda. Mamy bardzo dużo wyścigów do jeżdżenia i... Tam było napisane jo frajerze. O, dobra, robimy tego drifta. Proszę bardzo, wygraliśmy. Golf, zobacz, Golf 106 Peugeot, najlepsze zaraz po mnie. A potem dopiero Corolla na czwartym miejscu. Samochody z napędem naprzód rządzą w tej grze. Ja pierniczem. Wiecie co, ja wizualnie chyba nie będę tunigował tej fury. To znaczy tak, te pierwsze części, które są dostępne tu w Undergroundzie, umówmy się, no są słabe. Możemy podjechać sobie do sklepu i spróbować coś tutaj włożyć do niego, ale sami wiecie jak to będzie wyglądało, no. Końcówka lat 90. moda tutaj jest w tym Need for Speedzie. Ja mam takie wrażenie, że kiedyś tuning nie był tak rozpowszechniony po prostu i jeszcze za dużo firm się nie bawiło w te części. Nie, już. Jaka fontanna. Kurde, ja dopiero teraz po tylu latach strzeliłem, że to jest fontanna. Ja myślałem, że to jest jakiś posąg. Woda tu nie działa niestety. Ty, jakby na tamtych komputerach tu jeszcze woda działała. Człowieku. Mi się gra przycinała, jak przejechałem przez kałużę. Albo jak się pojawił jakiś dym. To dopiero woda. No już dobrze. Mamy tutaj warsztat tuningowy. Wygląd zrobimy sobie. Cyk. Pyk, 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 pyk. Dajmy to. Próbujemy zrobić tuning ładny. Czy to jest możliwe w tym Need for Speedzie? Okej. Spoilery zablokowane, ale maskę mogę zmienić.
Ja nie mogę, jakie w ogóle... Te strzałki. Okej. Tutaj dajmy taką maskę. Delikatny tunik, żeby tam wiesz. O, tu dam. O, czekaj, to... To nieźle wygląda. A z tyłu? Te lampy są spoko. Dobra, próbuję jak najładniej stuningować ten Nissan. No jakie lusterka! Kto wymyślił taką część? Tu taki piękny tuning, a tu nagle takie lusterka, nie? Ajajaj! Łańcówka wydechu. Zostawię standardową. Bo przynajmniej jej nie widać, kurde. Ozetki dawaj. Nie wiem co tu wybrać. Dajmy coś. Albo te dajmy, o. Cyk. 30 cali. Git. I pięknie. Teraz wypadałoby jakoś sobie pokolorować tą furkę. Starałem się zrobić taki tunik, żeby jak najmniej ingerować w wygląd tego samochodu, ale żeby jednocześnie trochę podnieść moją reputację przez wygląd. Później będziemy musieli wloty powietrza instalować, tego typu bzdury. Teraz zauważyłem, że my w tym Nissanie mamy... co tam jest, jak to się nazywa? Szyberdach. I on, ja nie wiem czy on nie jest otwarty przypadkiem, albo po prostu jest nałożona źle tekstura. Wiesz, wszystko jest możliwe, to jest underground. No nic, jedziemy sobie dalej. Tu będziemy mieli malowanie. Mogę jechać sobie zrobić zdjęcie na okładkę magazynu. No, mój samochód jeszcze nie jest do tego gotowy. Trzeba go stuningować. Robiłem już serię, gdzie tuningowaliśmy furę na beki. Robiliśmy te wszystkie ciulowe wloty. To może tak, żeby się trochę wyróżnić na tle innych odcinków, zróbmy w tej serii najładniej zrobione samochody, jak to jest możliwe na Undergrounda. To nie jest łatwe, bo ta gra nie oferuje nam jakichś fantastycznych części wizualnych. Ale myślę, że można spróbować. Cyk. Jeszcze jedna sprawa, bo my mamy odblokowaną tą część miasta następną już, nie? Tam powinny być dwa nowe garaże tuningowe. To czemu ja jeszcze tu siedzę i tu się bawię w jakieś tuningi? To szkoda kasy. Ile ja mam kasy? 200? Nie, muszę mieć więcej. Już dopiero co ze sponsorem skończyłem działać. Poka mi 2000! Ty, tutaj możemy fotę zrobić. Pamiętacie jak to było z tymi fotkami? Można było sobie furę ustawić. O! Przestaw auto. I zawsze się robiło pyk. Cyk. Popisywanie się? Aha! Dobra! Tu można otwierać drzwi, człowieku. Czekaj, można jeszcze... Czekaj. Tak. Narobić dymu. I teraz popisywanie się. Szybko otwieraj wszystko. Cyk. Pyk. Zmiana kamery. O. Teraz mamy i dym, i wszystko otwarte. Jeszcze bagażnik mogłem otworzyć. Da się. Zapisujemy DVD. Kurde, DVD, co to jest? Dobrze, co my tu jeszcze... Aha! Czemu? Bo... Mam na przycisk od... ten tutaj... Mam skręcanie ustawione. Cholera, to nie tak miało być. No nic, pojedźmy sobie do tamtego miasta i zobaczymy, czy bardziej mogę już tuningować furtkę. Ja tam dokładnie pamiętam lokalizację nowych warsztatów. Jak się odkrywało nowy warsztat, to były też nowe części w nim. Czy to wizualne, czy to jakieś tam osiągi można było polepszyć. No było, tak? Na pewno, o, widzimy tam już salon samochodowy, więc w każdym nowym salonie były nowe furki. Nie przemalowałem fel, przepraszam, no, zapomniałem. Ale zaraz będziemy mogli sobie tutaj jeszcze pomalować, na spokojnie. Tutaj mamy jakiegoś ziemeczka do garnięcia, to był chyba... Co to było? Ale... Tu
tutaj był ten warsztat z częściami wizualnymi, ale my jedziemy na dół po części te inne, nie? Czekaj, bo ja go tu nie zgubię. Musimy zawrócić. Ja mam tutaj swój sposób. What's up, nigga boy? Nie w tą stronę. Co on robi? To on nawet nie zawrócił. To głupek. Unikatowa maska, człowieku. Dali mi. Potraktuj to jako podarunek, on tak powiedział. Jaki tu hard bass wali z tego auta. Dobrze, jedziemy sobie do tuningowni. Musimy ulepszyć furę. Ja mam wrażenie, że ona za słabo driftuje. Musimy ją porobić na maksa. Czy nie? No tak. Robimy ją na maksa. Będziemy wygrywać wszystko. Nie, żebyśmy już nie wygrywali driftów na przykład. Tutaj. Ukryte. Bo ja wam robię teraz poradnik. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie są warsztaty. Proszę bardzo. Premiera tej gry była wczoraj. Wbijamy sobie. Tu był hajs. Odblokowane, tak. Mamy nowe części, żeśmy przyjechali ze Stanów do Japonii i tutaj mamy zawieszenie zainstalowane, nitro i opony, człowieku. Mamy nowe opony. $500. Nie ma żartów, naprawdę strasznie drogie to jest. Brembo, redukcja wagi, wywalamy fotele i czyścimy wszystko w środku. Pyk. Ja kiedyś nie wiedziałem, co to jest redukcja wagi i tak patrzyłem na ten taki zegarek, co tam był na tej ikonce i myślałem, że ten zegarek jest od czegoś zupełnie innego, ale nie pamiętam już, co sobie wtedy myślałem. Po prostu nie pasowało mi do redukcji wagi, nie wiedziałem, co można w samochodzie zredukować. No ale byłem mały wtedy, tak? Po prostu się wybierało najlepsze części i gitarka, no. A dzisiaj to my będziemy robić ze smakiem te samochody, nie tak jak się kiedyś tuningowało, że wybierało się ostatnią część wizualną i samochód był dobrze stuningowany, potem miałeś takie, wiesz, wloty powietrza a la Elvis, nie? Na dachu, kurde, z tą taką grzywą jeździłeś wszędzie. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Do zobaczenia następnym razem. Hejka!